Cześć, mamy 10 dzień sierpnia 2018 roku. Wstałem dzisiaj około w pół do szóstej. Jestem teraz na mniej więcej 5 kilometrze trasy biegnącej na Wodno. Góra Wodno, o której wam już mówiłem, wyrasta nad Skopje. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów w mieście, widziany z każdego zakątka Skopje. Góra ma około 1042 metrów nad poziomem morza, o ile dobrze pamiętam z Wikipedii tudzież innych źródeł. Na szczyt można dostać się na dwa sposoby. Albo drogą asfaltową, która się ciągnie takimi pięknymi serpentynami do góry, ale jest wystawiona na słońce. Albo szlakiem, którym właśnie ja się tutaj udaję. Szlak ma to do siebie, że czasami pnie się dość ostro w górę, dlatego bieganie po nim bywa utrudnione. Z drugiej strony jest to fajna przeprawa, fajny wycisk z samego rana. Niewątpliwym plusem poruszania się szlakiem jest z pewnością otoczenie tych oto drzew, które dają nam piękny cień. Tak jak wspominałem, na szlaku będzie trochę chodzenia. Nie jest to najprostsza ścieżka, ale też najtrudniejszych nie należy. Szlak, jak widzicie, jest oznaczony, ale najgorszymi z możliwych kolorami, zielonym i żółtym. Swoją drogą, kiedy byłem pierwszy raz w Skopje, przyjechaliśmy tutaj między innymi z bratem. Zabraliśmy ze sobą rowery i jak zwykle to bywa, poszliśmy na zupełny żywioł. No i ruszyliśmy na górę zamiast drogą, oczywiście szlakiem. Zastanawiam się, jak pchaliśmy tutaj te rowery. Szczerze mówiąc, przez te krzaki, po tych kamieniach. Z drugiej strony, widoki są bardzo przyjemne. Stanek Srebrno Wodno, istnieje możliwość przesiadki na kolejkę linową. Jest to miejsce, w którym schodzimy ze szlaku i zaczynamy podbieg trasą asfaltową już na samą górę Wodno. Im głębiej człowiek wchodzi w las, tym więcej sobie przypomina. Szlak, którym dotychczas się poruszałem, tylko na początku był dość stromy. Później już przyjemnie wybierało się podbiegi, zbiegało się trochę w dół, trochę w górę, trochę po płaskim, aż właśnie do Srebrno Wodno. Na razie podążam asfaltem. Tutaj nie powinno być aż tak gorąco z tego względu, że większość trasy biegnie jednak gdzieś tam między drzewami i jest osłaniana przed słońcem. Jak widzicie, na szczycie Wodna znajduje się ogromny krzyż, który widać z każdego zakątka miasta. Tuż obok budowana jest kolejna wielka żelbetowa konstrukcja. Kiedy wylądowaliśmy w Skopje, zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie ogromna Matka Teresa, która miała być budowana, jak głosiły niegdyś w Skopje plotki, miała przerosnąć samego Jezusa ze Świebodzina. Nie wiem, jak ta sytuacja się potoczyła. Zapytam teścia, będę miał sprawdzoną informację, to wam potwierdzę. Jeżeli lubicie góry i zastanawiacie się, czy Macedonia jest odpowiednim miejscem, żeby ich szukać, oto potwierdzenie. Na koniec jeszcze tylko krótkie uzupełnienie. Zachęcam was do subskrypcji kanału. To nie będzie ostatni film o bieganiu na Wodno. Jak już z pewnością zauważyliście, filmy publikuję z lekkim opóźnieniem, a to dlatego, że troszeczkę tych materiałów przez wakacje nazbierałem. Dlatego uzbrójcie się w cierpliwość i czekajcie na następne filmy.